Dziś w imieniu Tadeusza Kościuszki, patrona zespołu szkół samochodowych, pragniemy uczcić pamięć wielkiego człowieka i bohatera, którego imię z dumą nosi nasza szkoła. A historia zalicza do grona najszlachetniejszych synów ludzkości. Tadeusz Kościuszko przyszedł na świat 4 lutego 1746 roku w zubożałej rodzinie szlacheckiej na Polesiu. W wieku 19 lat został przyjęty do szkoły rycerskiej, a po jej ukończeniu jako stypendysta królewski rozpoczął studia w Paryżu, zgłębiając tajniki z dziedziny wojskowości. Nie był jeszcze postacią zbyt znaną, gdy w wieku 30 lat wypłynął jako ochotnik do Ameryki, by walczyć o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Na obcej ziemi zyskał sławę wojenną jako znakomity fortyfikator Filadelfii i West Point. Oprócz ran i blizn dosłużył się tam stopnia generała brygady oraz uznania Jerzego Waszyngtona i Tomasza Jeffersona. Do służby Wojsku Polskim wstąpił Kościuszko w okresie obrad Sejmu Wielkiego. W wojnie z Rosją, w obronie Konstytucji 3 maja, wsłuchał się w zwycięskiej bitwie pod Zieleńcami, za co jako jeden z pierwszych otrzymał złoty medal Virtuti Militari. Przystąpienie króla do Radzieckiej Konfederacji Targowickiej doprowadziło do drugiego rozbioru Polski, a zrozpaczony Kościuszko podał się do dymisji i wyemigrował do Saksonii. Bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych i honorowy obywatel Francji dla nas Polaków jest przede wszystkim owianym legendą wodzem w chłopskiej submanii, naczelnikiem całego narodu, dążącym nie tylko do odzyskania niepodległości, ale wyrównania różnic społecznych w imię szacunku dla drugiego człowieka. Podpisując 24 marca na rynku krakowskim akt powstania jako najwyższy naczelnik z władzą dyktatorską, wierzył w zwycięstwo słusznych idei. Nadzieję tę rozwiała klęska powstańców w bitwie pod Maciejowicami, gdzie ranny Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej. Więziony w piersi Pietropawłowskiej podupadł na zdrowie. Uwolniony warunkowo w 1796 roku przez cara Pawła I wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by po 2 latach powrócić do Europy i osiąść we Francji. Do końca swego życia przebywał na emigracji, wycofując się całkowicie z życia politycznego. Był jednak niekwestionowanym przywódcą legionów polskich we Włoszech. 2 ostatnie lata życia spędził w Solurze, w Szwajcarii, gdzie zmarł 15 października 1817 roku w wieku 71 lat. Wieść o śmierci tego obrońcy wolności i przyjaciela ludzi okryła cały cywilizowany świat żałobą. Uczczono go w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, we Francji, przypominając zasługi i cnoty, którymi się wyróżniał. Tymi słowami żegnał go w Kongresie Amerykańskim William Harrison. Przebiegając myślą wypadki z życia tego wielkiego człowieka, widzimy w nim stałość charakteru, która tym bardziej godna jest podziwu, że się ją tak rzadko spotyka. Nie był on raz przyjacielem ludzkości, a drugim razem narzędziem jej ucisku, ale przez całe swe życie zachował te szlachetne zasady, które wyróżniały go w młodości, kiedy to rzucił swój kraj i swych bliskich, aby na drugiej półkuli walczyć za prawa ludzkości. Sława jego będzie trwała, dopóki wolność panować będzie nad światem, a na ołtarzu wolność jej obrońcy składać będą swe życie w ofierze. Ludzie prawdziwie wielcy, wybitni swymi dokonaniami i przykładem życia, nie przemijają. Na różny sposób żyją w pamięci zbiorowej. Są trwałym składnikiem nie tylko historii, ale i kultury duchowej narodu. Tadeusz Kościuszko, najpopularniejszy w swym czasie Polak w kraju i na świecie, stał się symbolem polskich dążeń niepodległościowych. Zniesiono mu wiele pomników na całym świecie. Upamiętniono go w Waszyngtonie, w Solurze, w West Point. Jego imieniem nazwano najwyższy szczyt Australii. Wyspę u wybrzeży Alaski. Miasto w stanie Indiana. Jego postać uwieczniali poeci i malarze. Feliński, Lenartowicz, Matejko, Kosakowie. Polacy uczcili jego pamięć pomnikiem, jakiego nie ma nikt na całym świecie. Usypano w 1823 roku pod Krakowem mogiłą, która dla wielu pokoleń była drogowskazem ku wolności. Tadeusz Kościuszko był człowiekiem wielu talentów. Rysował. Komponował muzykę. Zajmował się architekturą i sztuką ogrodową. Inżynierię wojskową łączył z taktyką. Uprawiał filozofię polityczną i społeczną. Był wzorem odwagi i uczciwości, a zarazem człowiekiem rzadko spotykanej dobroci i skromności. My uczniowie zespołu szkół samochodowych imienia Tadeusza Kościuszki w tym dniu pragniemy oddać hołd patronowi, którego ideały przyświecają naszym dążeniom.